Dobrze jest, jak artystka urządzi Budyńska. Tydzień ciężki, ale zarazem piękny. Marecek Budyński. Odbieramy telefony, słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. A kogo witamy? Witamy Panią Marię. Marecek Budyński. Dziękuję Pani Mario, dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Będzie można na chciałem bardzo podziękować. Mam pytanie do świętego Grzegorza. No, Kościół osobierze miłość chrześcijańska jest na przyrodzona. Wszyscy, którą kochamy Boga, nade wszystko, a bliźniego jak siebie sam, dla Boga. Czy błogosławieństwie można powiedzieć, że właściwie ten znak miłości do człowieku do Pana Boga? W konsekwencji Panu Bogu jest miłość, że dajemy takie znaki miłości do Pana Boga. I to nie jest chyba żadne cele, żeby tak się coś stało, czy nie stało. To jest doskonała miłość. Ja nie chciałbym tylko od Pana Boga dobre. Ja wiem, że on jest dobry sam w sobie. Błogosławił Kifa, ale to jest taki czarny strzelisty i tak dalej do Pana Boga. Chciałbym, że są bardzo potrzebne. Pan Bóg to jest bardzo miły. Przede wszystkim tutaj wydaje mi się, że znam błogosławieństwo, znam. To jest znak do Pana Boga. Jakieś podziękowanie i ufność. Nadzieja. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Panie Janusz. No wszyscy przeżywaliśmy teraz Triduum Paschalne, zwłaszcza czas Wielkiego Piątku, kiedy patrzyliśmy na krzyż Chrystusowy, gdzie no jest ogromna miłość Pana Jezusa do wszystkich ludzi. Pan Jezus na krzyżu umiera z miłości do każdego człowieka i my jako Jego uczniowie chcemy naśladować w tej miłości. Tą miłość do Niego ukazujemy poprzez miłość do drugiego człowieka. Czy to jest łatwe? Na pewno nie. Mogłoby takie było łatwe, to nie byłoby tyle zazdrości, nienawiści. Choćby to, że szatan dzisiaj robi wszystko, by ludzi skłócić. My widzimy to, co dzieje się nawet w ojczyźnie naszej, że ludzie są bardzo skłóceni, że występują przeciwko sobie, a jeśli prawdą jest, a chyba jest prawdą, że prawie 90% Polaków jest ochrzczonych w imię Trójcy Najświętszej, no to czemu nie żyjemy Ewangelią Chrystusową? To jest też pytanie. Więc myślę, że tyle tak należało powiedzieć, że mamy naśladować swojego mistrza. W czym? Przede wszystkim miłość, kochać i przebaczać. To są dwa przymioty najważniejsze. Ja byśmy mówili o słuchacji dzisiaj. Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo i już
Do usłyszenia może nie młody, a później stary mężczyzna, który czterolecki. Mogę powiedzieć, że faktycznie jest to krótko taki harmonii z wszystkim, bo bardzo łatwo na to leczenie, bo to oczywiście się małżeńskie pojawia, jak w każdej tej pewnie dziedzinie naszego życia. Bardzo łatwo na to leczenie odpowiedzieć z orzeczeniem. I my opracowaliśmy sobie taką technikę, w której oczywiście jesteśmy jeszcze bardzo niedoskonali, że kiedy jedno z nas zaczyna pierwsze nakręcenie w orzeczeń, to drugie po prostu później zaczyna się za to drugie modlić. I naprawdę to w wielu momentach bardzo nam pomogło. I myślę, że wiele niepotrzebnych uczuć, a najwięcej są różne maleńkie rzeczy, właśnie zostały w tym momencie skrócone, że ta druga osoba nie odpowiedziała, a bardzo łatwo jest odpowiedzieć. I myślę, że bardzo chce się odpowiedzieć tym orzeczeniem, tylko właśnie to było złodziejstwo. I bardzo dziękuję tym moim ludziom, za to, że często mówię, że nie złożyć tego głupo. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za temat audycji. Pani Agato, piękna reguła życia. Ktoś się nakręca, a ja się modlę w intencji tego drugiego. Jeżeli się za kogoś modlę, to już nie jestem w stanie go przekreślać, nienawidzieć, nie lubić, tylko pochylam się nad nim z miłością. To czyni Pan, bo jak modlę się, no to modlę się do Boga, więc ta łaska mnie może ogarnia. Prawda, Ojcze? Myślę, że powinniśmy się modlić każdego dnia o to, by nasze oczy były tak wyjątkowe, by nie prowadziły tu jakiejś nienawiści, ale te nasze oczy prowadzą do tego, że ja widzę to, co czuję oraz Jezusa Chrystusa i też ręce, żeby nasze przyczyniały się do dobra, do tego z tych klubów wszelkiego błogosławieństwa, że ktoś cierpi swoje błędy, gdzieś tam musi coś złego zrobić, więc no uczymy się. Całe życie to jest jedna wielka nauka. Ostatnio pani, która ma 90 lat i mówię, ojcze, wydaje mi się, że jestem przy końcu mojego ziemskiego życia, a jeszcze tyle rzeczy nie umiem. No taka jest prawda, my się uczymy. Jeden to szybko pojmują, drugi może mniej, ale najważniejsze, żebyśmy nie odchodzili od tego, który jest naszym najlepszym darem. To jest Pan Bóg. Słuchamy Radio Maryja. Cześć Boże. Błogosławiłam ją. Na czole zrobiła krzyż
ale nie myślałam naprawdę, że ona będzie umierać. Proszę sobie wyobrazić, że to była chwila. I w tej chwili ja też nie wiem, że chyba pielęgniarka, że coś się dzieje. Kobieta odeszła. Ale jak ona mówiła, że ona mnie zatrzyma, to ja sobie tylko dzisiaj mówię, zapomnieć. No pod błogosławieństwie ona uprawiła. Wiem, że ona czekała, że czekała, mimo że nie chodziła do kościoła, ale na pewno coś ją na coś bardzo przyjmowało, a widziała, że nie mogę się, ja często siadałam, bo powiedziałam, że ani nie wiem, ją to bardzo właśnie Pani Jadwiga pisze, zazdrość, przekleństwo,
bo wschód się od pana przy samochód od pracy, ja chcę być lepiej, a po cichu myślę, że mu się noga powinęła. Nie mam nic gorszego. Co trzeba, Bogosław, panie, dzięki ci, panie, że sąsiad, kolega ma dobrą sytuację. Kupię mu się również i do no właśnie. Także błogosławić, bo ktoś pewnie odwika pisze przekleństwo i jest jak wieczu posiedzy. Uderzy tego, do kogo jest adresowane, ale i mnie, gdy je wypowiadam. Oczywiście. Podaje miejsce diabłu, jeżeli złe słowa wypowiadam. Tyle rozmów, tyle świadectw. Jeszcze na koniec mamy możliwość do powiedzenia czegoś, co byśmy jeszcze chcieli. Ania Janusz, Ania Kamil. To ja bym w taki sposób szczególnie podziękował słuchaczom, ojcom, którzy pani się też nami właśnie dołożyli, że to było też piękne słowa i piękne takie świadectwo właśnie tego, takiego dwustronnego działania, tego, że jest też chciałem, że ojciec, tata pomysłał swoje dzieci, ale też wydaje mi się bardzo ważne, że czasami tata prosi swoje dziecko, mogą sobie nic zrobić. I też tutaj uczymy tego, że to jest relacja, że jest relacja ojca do dziecka, tak jak do Boga ojca. Więc to też potrzeba nowego, potrzeba nawet mówić, że tak, krzyżek na czole i to jest ten gest, który jest symbolem. Ale właśnie przekazuje to błogosławieństwo. A z drugiej strony też jeszcze taka jedna myśl. Wydaje mi się, że czasami też myślimy o tym, jak pewne formy błogosławieństwa właśnie w rodzinie zastosować, co wykorzystać. Więc myślę, że my na przykład staramy się wywiązać w naszym domu rodzinnym taką po prostu książkę, jak rytuał rodziny. To myślę, że też jest dobra okazja, jak ktoś na przykład mają księdza biskupa wysockiego. Tak jest. Tak jest, właśnie, więc to też jest, myślę, tam, gdzie wiemy, że w domach nie ma tego jeszcze na półce, dobry prezent, myślę, czy ślubny przy okazji jeszcze, czy przy każdej innej okazji, coś, co można po prostu jest takim dużym też ułatwieniem do tego, jak, nie wiem, choćby chrzest dziecka, czy każdą inną okazję, błogosławieństwo tam, gdzie możemy po prostu wykorzystać tą sprawdzoną podpowiedź tego i zastosować. A tam są scenariusze, nawet do tego kilka. Wręcz scenariusze, więc to też może być taka pomoc, dobry prezent i coś, co nam ułatwi. Musimy tworzyć formułek, to jest coś, co jest dobre po prostu zastosować. Przez 10 lat i pamiętam, że było 15 wydanie tego rytuału rodzinnego. My jeszcze mamy pierwsze. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich ojców, którzy dzwonili, tych, którzy nie dzwonili, a słuchali. Także chwalmy sobie dzieci jak najczęściej. Dzięki Januszu. Alicja zajmuje podczasami musi sobie podnieść. Całe szczęście, że mamy ma przy sobie siostra Barbara Wójcik. Też bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali audycji, którzy się dodzwonili i przekazywali nam takie piękne świadectwa. Patrzę, jak bardzo niektórzy, dzieląc się swoimi przeżyciami, okazywali nam jednocześnie swoją piękną duchowość, swój piękny sposób modlitwy. Wszystko było tak bardzo zależne od tego, w jakich warunkach żyją. Dziękuję pani, która mówiła o pracy na roli, o błogosławieństwie osób pracujących. Pani doktor, która nieustannie błogosławi tych, którzy jadą ratować ludzkie życie, bo z taką pracą była związana. Każdy z nas ma jakieś takie swoje życiowe doświadczenia, jakąś grupę zawodową, ludzi, za których w sposób szczególny się modli, którym w sposób szczególny błogosławi. I bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dawali nam świadectwo o swoim sposobie modlitwy, bo właściwie no, każdy z nas czuje się przez kogoś tak duchowo zaopiekowany, omodlany. Dziękuję bardzo. I ojciec Andrzej Laskosz. Drodzy Państwo, już najbliższa niedziela to święto Miłosierdzia Bożego, to siostra Faustyna, święta, wielka święta dla naszego kościoła, także i w Polsce. I wiemy doskonale, kiedy czytamy dzienniczek siostry Faustyny, jest moment, kiedy ona udaje się do swojego domu rodzinnego i wychodząc z tego domu, wracając już do klasztoru, prosi ojca swojego o Boże błogosławieństwo. Wtedy tam widzi ogromne promienie wychodzące z dłoni, kiedy błogosławi i zaznacza tak mocno, że to jest wielkie błogosławieństwo, które rodzice mogą przekazywać swoim najbliższym, zwłaszcza ojciec. I to, co tutaj Pan mówił,
się, że to jest najważniejsze z tej audycji, żeby wyszło właśnie to, że w rodzinie ojciec prezydentu tej rodziny, pierwszy kapłan, jest odpowiedzialny, by Boże błogosławieństwo przez jego usta, przez jego ręce wychodziły wobec swojej żony, wobec swoich dzieci. Oczywiście, bardzo dobrze zapamiętajmy, że błogosławieństwo kapłanów jest największym błogosławieństwem na ziemi. I gdyby kapłani tak do końca wszyscy zrozumieli, czym jest moc błogosławieństwa, pewnie by błogosławili każdego, nie tylko na mszy świętej, ale co jakiś czas i bardzo często, bo w tym wszystkim jest Bóg. Po to tu jesteśmy, by z Bogiem mocno trzymać i z Bogiem przechodzić te etapy i radosne i smutne, ale wszystko prowadzi nas z Nim do Jego Królestwa, które jest naszym Królestwem. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże, bardzo dziękujemy gościom za to, że mogliśmy ten temat moc błogosławieństwa dzisiaj właśnie poruszyć. Dziękujemy bardzo słuchaczom i zapraszamy wszystkich już za 3 minutki na modlitwę na zakończenie dnia na kompletę. Przewodniczący Caritas Internationalis przesłanie z okazji świętej Kanosnych.
Kardynał Luz Antonio także zachęcił, aby na wzór Chrystusa Zmartwychwstałego odrzucać kamienie, które blokują serca i wyobraźnię i wyruszyć w drogę z tymi, żeby tacy ludzie byli, jak oni tu mówią, to jest też życzenie Świętej Głowy. Ludzie są chorzy, nie chcą papieża, nie chcą do kościoła chodzić. Dla tych, którzy czują się samotni, będzie to gest solidarności, dla zranionych znak uzdrowienia, dla zaciekających podprowadzenia, a dla osób, które wydaje się, że nikt nimi się nie interesuje, znak przyjaźni. Nie trzeba robić rzeczy nadzwyczajnych i wyjątkowych, aby zmienić czyjeś życie. Małe, zwyczajne gesty, jeżeli są szczere, naznaczone współczuciem i zrozumieniem, mogą dokonywać rzeczy niezwykłych, powiedział kardynał Tagle. Papież Franciszek odwiedzi 15 kwietnia kolejną rzymską parafię, leżącą na terytorium wiecznego miasta Kościele pod wezwaniem świętego Pawła od Krzyża. Papież odprawi niedzielną mszę świętą oraz spotka się ze wspólnotą parafianów. No. Miejscowy proboszcz na pogodnicką wizytę wielkanocnym darem, który przyniesie wspólnocie prawdziwą radość. Dopiero zaczęliśmy się przygotowywać. Nie poinformowałem wcześniej parafian, aby przygotowania na spotkanie z papieżem nie zdominowały okresu wielkiego postu. Mówi przez Roberto Pisano. Dodaję, że Franciszek na pewno spotka się z różnymi samotnymi, które 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 na pewno spotka się z różnymi Kalifornii strzelanina.